Prawnuk nasz urodził się 28 listopada, a rzecz straszna stała się 11 stycznia następnego roku. Motto: miłość sprawia codziennie cuda. To są słowa Pila Bosmansa. Szalana radość mogła zamienić się w wielką rozpacz. I chociaż kronikarz rodzinny napisał 29 listopada 10 roku, nic nam jednak nie zmąci wielkiej radości z okazji narodzin naszego skarba. Myślał oczywiście o przyjściu na świat Tytusa Filipa. Wieczorem 9 stycznia zjawił się na progu szczęśliwego domu cichy zabójca, tlenek czadu. Kasieńka, mamusia Tytusa, weszła do wanny, aby odpocząć i popławić się w pachnącej wodzie. Cisza wokoło, dziduś śpi spokojnie, tatuś pracuje na komputerze. Nikomu nawet nie przyszło do głowy, że za chwilę mieszkanie zapełni się lekarzami, strażakami, innymi intruzami. Nastrój prysł. Wszystko, co piękne, zamieniło się w jednej chwili we wszystko, co straszne i tak bardzo boli. Anioł stróżu, proszony przez prababcię i pradziadka, zjawia się w odpowiedniej chwili. Jezus go przysyła, jak robił to już nieraz w tej rodzinie. Lekarz szpitalu, błagany przez rodziców, pozwala chorej mamusi wrócić do synka. Zabrania tylko dawania cycusia. Wszyscy biegają.